TSM, 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 yeah! League of Legends, Hearthstone, StarCraft 2. Koniec Intel Extreme Masters w Katowicach 2015. Opadł kurz, opadły emocje, czas na małe podsumowanie tych trzech dni, które właśnie minęły. Zacznijmy od tego, że impreza została powiększona o Expo, o kongresówkę, więc bardzo odciążono spodek, w którym to rok temu czy dwa lata temu cała impreza się odbywała. Jest to bardzo wielki plus od strony organizatorów, ponieważ wystawcy stoisk mieli dostęp do większej powierzchni i mogli zorganizować lepiej swoje stoiska, więc to jest naprawdę na wielki, wielki plus. Kolejnym wielkim plusem również była organizacja samych stoisk, czy też obsługa tych stoisk oraz hostessy, które oczywiście namiętnie podróżowały między stoiskami, alejkami, rozdawając różne fanty oraz tony makulatury. No cóż, świetna organizacja, chociaż trochę takie było odczucie, gdy rzucali fanty, rzucali czy to smycze, czy koszulki, rzucali do ludzi. No niestety to wyglądało tak, jakby, no cóż, rzućcie koszulkę i zobaczcie, jak się zabijają. Ja tam chętnie bym stanął i mógłbym komentować, że proszę państwa, rzucili koszulkę dwóch zapitych, 15 rannych, bo tak to wyglądało niestety. Cóż, jeżeli chodzi o organizację właśnie stoisk, to troszeczkę właśnie głównie chodzi mi teraz o samą powierzchnię, jaką przeznaczyli na Counter-Strike'a, to moim zdaniem trochę się nie tyle, że przeliczyli, co nie doliczyli, ile może być fanów właśnie Counter-Strike'a, co jest, no cóż, trochę było takie zniesmaczenie, kiedy trzeba było się cisnąć między tylu ludzi. Naprawdę to był, no cóż, takie malutkie niedopatrzenie od strony organizatorów. Jeżeli chodzi o organizację szatni, to no niestety, moim zdaniem w kongresówce również powinna być szatnia, ponieważ ludzie czekając w kolejce do spotka, ponieważ główne wejście było przez spodek, musieli w spodku oddać kurtki, gdzie była właśnie umieszczona szatnia, i musieli, żeby dostać się do Expo, do właśnie kongresówki, musieli ponownie stanąć w kolejce. A ponieważ przez praktycznie 3 dni, no 2 dni, bo w trzeci dzień było już lepiej, to przez 2 dni pogoda nie sprzyjała po prostu i było no niestety zimno i ludzie czekali bez kurtek, bez okrycia w kolejce, co bardzo, bardzo uprzykrzało życie. To tak od strony właśnie, jeżeli chodzi o ludzi, no mogliby stworzyć jakąś, nie wiem, szatnię, zagospodarować przestrzeń już tam w kongresówce na właśnie okrycia. No ale niestety, no, można winić, nie wiem, twórcę budowniczych Expo, czy tej części budynku. No cóż, trudno. Jeżeli chodzi o ochronę, to niestety były czasami, no ogólnie spisało się no dobrze, jeżeli chodzi o utrzymanie porządku. Nie było większych tragedii, większych kłopotów, ale można było zauważyć, że są pewne niedomówienia i po prostu niektórzy byli albo źle, albo w ogóle nie poinformowani. Tak na przykład, jak kazano wyrzucać półlitrowe butelki, a się okazało, że jednak można wchodzić z półlitrowymi butelkami. No cóż, trochę dziwnie to wyglądało, gdy ochroniarz nie wiedział, co zrobić, bo nie wiedział, czy ma wpuszczać w końcu, czy nie ma wpuszczać. No więc, no niestety, no,
Ochrona była spoko, ale jeżeli chodzi o traktowanie ludzi, no wiecie, jak to wyglądało. Na wielki plus można ocenić służby porządkowe, czyli straż i pogotowie, ponieważ ja nie wiem, czy widzieliście, bo ja widziałem naprawdę bardzo dużo i strażaków, i ratowników medycznych, chadzających sobie alejkami i pilnującym, strzegącym bezpieczeństwa nad imprezą i ogólnie bezpieczeństwa ludzi. Więc bardzo, bardzo dobrze zorganizowane, jeżeli chodzi o pod tym kątem również, więc organizacja na szóstkę. No i cóż, chyba to wszystko. No oczywiście, można by było też powiedzieć o kolejce, która była przeogromna przed spotkiem. W tamtym roku ja nie pamiętam, żeby była aż tak duża kolejka, aczkolwiek zauważyłem, że ludzie nauczyli się stawać w kolejce, nie jak tłum schadzający się w jednym punkcie i ciśniącym się na ten punkt, ale się nauczyli w kolejce stawać. To jest na plus. Ludzie się uczą. No cóż, ale właśnie, no niestety, no nie każdy, każdy by chciał wejść od razu, każdy by chciał bez kolejki, no ale niestety nie można, no nie kupiłeś biletu, nie udało ci się, czy nie miałeś pieniędzy. No cóż, no takie są wymogi, takie są zasady. Jeżeli by wpuścili wszystkich, no niestety tyle miejsca nie było. Nie było na Expo, nie było też w spotku. I naprawdę, o godzinie 12 już kongresówka była pełna. Tam było pełno ludzi. 12 godzina, a jeszcze przed Expo, czyli praktycznie o 12 godzinie, to praktycznie sami ludzie z biletami, ale tam już było pełno. To naprawdę tak, jeżeli zobaczycie sobie oczyma wyobraźni, to naprawdę jeszcze po wpuszczeniu jeszcze większej ilości ludzi, tam naprawdę tłoczno się robiło. Więc nic dziwnego, że w samym już spotku, przed samą kongresówką robiły się kolejki. No cóż, dużo ludzi tak wpuszczali. Ostatnią rzeczą, o której mogę wam powiedzieć, to są ludzie. Ludzie, którzy przybyli, chcieli zobaczyć, uczestniczyć, brać udział w całej tej imprezie. No i przybyli, zobaczyli i myślę, że wszyscy, choć no dobrze, większość na pewno dobrze się bawiła. Na pewno znajdą się jakieś cebulaki. No i właśnie o nich a propos, to niestety no, zdarzyły się pewne incydenty związane właśnie z taką właśnie oto grupą społeczną Polaków, gdzie no po prostu wiecie, wybaczcie, ale jeżeli krzyczycie na cały głos na środku hali łubu dubu, jebać fubu, no to sorry, nie? Ale jak tam idzie matka z dzieckiem, czy dzieci chodzą i słuchają czegoś takiego, no brzydko się na to patrzy i no smutno się robi. No ale cóż, ogólnie to wydaje mi się, że i ludzie byli bardzo przyjaźni i byli z zagranicy, dużo, dużo ludzi z zagranicy, dużo cosplayów, o wiele więcej niż w tamtym roku ja widziałem i dwa lata temu to już w ogóle. I co wam mogę powiedzieć, to, że liczę na to, że w kolejnym roku, w przyszłym roku będzie o wiele więcej emocji, o wiele lepiej zorganizowane, chociaż nie ma tutaj za bardzo co narzekać. No i mam nadzieję, że spotkamy się w następnym roku. A tymczasem zostawiam was z ostatnimi chwilami z meczu League of Legends, gdzie TSM wygrało puchar i pierwsze miejsce. Trzymajcie się gorąco. Hejos. And they really deserve it.